żeby radny Pietras jeszcze raz przeczytał całą uchwałę łącznie z proponowaną poprawką, żeby ten tekst był jasny. Bo ja uważam to za pewną logikę. Nie? Ja chciałem po prostu tylko prosić o jedno. Ja mam świadomość, że pan, panie Adamie, jest pan radny miasta. Natomiast uważam, że nie do końca jest eleganckie zawieranie, że tak powiem, w swoich wypowiedziach pewnych insynuacji, jako że nie odbyły się konsultacje takie, których efektem byłoby coś, co dzielnica ustna podjęła. Gdybyśmy podjęli, że tak powiem, konsultacje w sprawie granic, na pewno byśmy, że tak powiem, powiadomili, że tak powiem, komisję i usiłowali coś to skonsumować w postaci uchwały. Nie da się ukryć, że w pewnym momencie komisja samorządu zebrała uwagi i my sami, że tak powiem, będąc na posiedzeniu komisji do spraw reformy samorządu, zostaliśmy zaskoczeni właśnie tym, co ja Państwu dzisiaj przekazałem. I to jest jedno. I dlatego uważam, że ta wstrzemięźliwość słowna, a zwłaszcza pewna odpowiedzialność za to, co się mówi, za efekty oddziaływania tego, powinna jednak, że tak powiem, przyświecać naszym wypowiedziom. To jest raz. Dwa. Chcę zwrócić jedną uwagę, że będziemy dyskutować na temat granic. Natomiast ósmego pułku Anów, za wyjątkiem tego odcinka, być może nawet nie całego, bo mówimy o tej części, ale powiedzmy tego odcinka, jest korzystna dla Rady Dzielnicy. Wobec tego ja osobiście nie widzę powodu, dla której mamy sobie w tej chwili, być może nie zamykać, ale mamy w tej chwili wrzucać do jednego worka całe przegranice ósmej. Tym bardziej, że być może zapis uchwały jest taki, natomiast efekt, który został zgłoszony i co było efektem i czego dotyczy konsultacje, to konsultacje dotyczyły właśnie tego dokładnie, tej zmiany, która została, że tak powiem, być może w późniejszym okresie na prośbę taką komisji, trudno mi w tej chwili wyrokować, ale doprecyzowana i dotyczyła tego właśnie rejonu, co przedstawiłem. Ja, korzystając z prawa, bo jestem radny, zgłosiłem poprawkę. Wydaje mi się, że już wystarczająco dużo powiedziałem na temat tego. Natomiast uważam, że powinniśmy bez emocji tą sprawę rozstrzygnąć. Powinniśmy wyraźnie wskazać, że przebieg granicy w ulicy 8 Pułku Anów na tym właśnie odcinku jest absolutnie nieakceptowany przez nas, co w jakiejś mierze daje też prognostyk ewentualnie jednak zmian. Jeżeli zmiany nie dotyczyły tego odcinka, my na pewno będziemy, być może mieli, będziemy za jakąś przetargiwać te zmiany. To jest to, co mnie prześwieca. Wobec tego nie chciałbym, żeby to było wypaczane. Proszę o przegłos, o przyjęcie lub nieprzyjęcie poprawki. Jeszcze raz czytam wobec tego paragraf pierwszy cały, który brzmiał. Opiniuje się negatywnie możliwość zmiany granicy pomiędzy dzielnicą 9 i dzielnicą 8, proponowane przez Radę 8 przebiegu wzdłuż ulicy 8 Pułku Anów na odcinku od ulicy Zawy do wysokości ulicy Trochoty. Dziękuję. Proszę. Ale to my głosujemy poprawkę, czy całą... Na razie przeczytaliśmy pełny tekst uchwały. Ja może jedną rzecz tylko odpowiem. Dobrze. Panie radny, ja nie zabierałem się, nie pokusiłbym się o żadne insynuacje, bo jestem bardzo wstrzemięźliwy w takich rzeczach. Rozmawiałem po prostu z przewodniczącym Puszkarzem. I stąd moja wiedza. Może on mnie wprowadził w błąd, ale nie sądzę. Także tutaj, jeżeli coś powiedziałem, to tylko na podstawie wiedzy zdobytej od przewodniczącego Puszkarza, czyli przewodniczącego dzielnicy 8. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Już dziękuję. Jeszcze można powiedzieć? Proszę bardzo. Ja w kwestii formalnej. Mi się wydaje, że treść uchwały zaproponowana przez pana radnego Pietrasa jakby akceptuje przebieg granicy dzielnicy 9 na ulicy 8 Pułku Łanów od ulicy Broszka do ulicy Torfowej. Czy taki ma być cel? Ja nie wiem. No, jeżeli mają być określane na nowo, to myślę jednak, że trzeba by się było wstrzymać i powiedzieć ogólnie. Bo mówię, ze względów logicznych, czy takiej treści uchwały oznacza, że my odrzucamy kawałek tej granicy, natomiast resztę akceptujemy, prawda? Czy my jesteśmy gotowi w tej chwili do podjęcia takiej decyzji? Moim zdaniem nie, ponieważ na komisji takiej dyskusji nie było. Dziękuję. Dziękuję. Po przeczytaniu... Dobra.
Proszę Państwa. Czy ktoś jeszcze zabiera głos w dyskusji? Proszę bardzo. Ja proponowałabym, ażeby ustalić od razu, że wystąpimy do dzielnicy 8, ażeby wspólnie opracować przebieg granic przyszłościowych. Żeby to nie było tak, że my swoje, oni swoje. Tylko wspólnie, razem, przecież znamy ich. To są ludzie, którzy tak samo jak tutaj kilka osób od nas jest wiele lat w Radzie, wiele kadencji, doskonale wie, że należy wszystko robić w sposób przyzwoity. Uważam, że z ich strony jest to nieprzyzwoitość zmieniać granice dzielnicy 9 bez konsultacji z nami. Tyle. Dziękuję. Proszę Państwa, ja to mówiłem na komisji, że w tym najgorszy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Ale to takie słowa moje padły. Procedujemy dalej. Przedstawiam poprawkę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki pana radnego Pietrasa, mającej uzupełnić tekst naszej uchwały negatywnej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka nie została odrzucona. Teraz czy ktoś jeszcze z Państwa w dyskusji? Nie widzę. W związku z powyższym głosujemy tekst uchwały. Kto z proponowanej przez komisję? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały w brzmieniu proponowanym przez komisję? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o przedstawienie następnego projektu uchwały. Komisja Polityki Społecznej. Pisowe dzieło mieszkalnictwa z prośbą o wydanie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Klementyny Okrągłej 19. Byliśmy na wizji lokalnej, no więc zachowuje się, nie narusza porządku społecznego, zachowują się przyzwoicie, w związku z czym jest opinia komisji pozytywna w sprawie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa, jeszcze raz polityka społeczna, projekt uchwały w sprawie budowy nowoczesnego szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Prokocinie. Proszę o przedstawienie. Proszę Państwa, wpłynęło pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, iż w wieloletnim programie rządowym na lata 2005-2013 w planach był szpital uniwersytecki, miał zagwarantowaną z budżetu centralnego dotację celową w kwocie 800 milionów złotych na budowę. Całość inwestycji jest blokowana przez ekologów. Sprawa obecnie znajduje się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i po prostu poszczególne dzielnice mają wydać opinię pozytywną, ewentualnie negatywną, gdyż jeżeli się dalej sprawa będzie przeciągać, to po prostu te 800 milionów przekroczy. A to nie będzie tylko szpital dziecięcy, tylko to będzie również szpital, który będzie przyjmował, znaczy nie czy dziecięcy, bo nie ma dokładnie, ale część klinik z Kopernika ma być przeniesiona właśnie do tego budowanego szpitala. I komisja wydała opinię pozytywną i popiera stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich w sprawie budowy tego szpitala. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Rozumiem, że projekt uchwały nie był czytany, ponieważ Państwo wszyscy macie przed oczami. Nie widzę. W związku z powyższym
Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? I kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.